Jeżeli używasz wyszukiwarki Google, jak większość populacji, albo twierdzisz, że bardzo dbasz o swoją prywatność, powierzając swoje dane innej firmie technologicznej jak DuckDuckGo, to wydaje mi się, że się ograniczasz po prostu. Ograniczasz zasób idei, jakie są ci pokazywane w internecie i oddajesz kontrolę nad tym, co w tym internecie znajdujesz, i w konsekwencji, w dużej mierze nad tym, co myślisz, jak myślisz i o czym myślisz. Jakiejś pojedynczej firmie technologicznej, która może i z całą pewnością będzie manipulować wynikami, które widzisz, i ro będzie robić wszystko, żeby działać na Twoją niekorzyść. Jeżeli nie płacisz za prawnie zastrzeżone oprogramowanie, to Ty jesteś produktem, który jest komuś sprzedawany, i w tym wypadku w przypadku Google. I sprzedawany jest wpływ na to, co myślisz, sprzedawane są twoje dane, czyli te wyszukiwarki tak naprawdę zostały stworzone jako produkt, który ma na celu być możliwie najbardziej potentną machiną manipulacji i ma być z założenia wywierać jak największy wpływ na to, co myśli jak najwięcej osób. I uważam, że to nie jest wyjątkowo dobry model biznesowy mimo wszystko, bo i w tym filmie postaram się wyjaśnić, jakie są faktycznie dobre alternatywy, bo zupełnie się nie zgadzam, że DuckDuckGo jest dobrą alternatywą. Wiele osób, które z niego korzysta, myśli, że właśnie, że, że zupełnie nie są śledzeni, i że ich prywatność jest taka świetna, a ich wyniki są w ogóle nie, nie poddawane Żadnej cenzurze nie, nie są w żaden sposób manipulowane. Kiedy sytuacja jest troszeczkę inna, to znaczy DuckDuckGo korzysta z w dużej mierze korzysta z Microsoftowego Binga. Jeżeli wpisujesz coś w DuckDuckGo, to twoje wyszukiwanie tak naprawdę leci natychmiast do Microsoftu, którym DuckDuckGo się po posiłkuje. Um, I wszystkie te wyniki, które widzisz, są tak naprawdę wynikami z Binga. Um, I w moim testowaniu również te wyniki są po prostu słabe. Znaczy znacznie trudniej jest cokolwiek znaleźć niż nawet korzystając z takiego Google'a. Um, a problem jeszcze jest taki, że DuckDuckGo wcale ale nie wcale nie dba aż tak bardzo o prywatność swoich użytkowników, bo chociażby loguje adresy IP, loguje twoje wyszukiwania, loguje mnóstwo innych danych, których mo mogłoby nie zapisywać na twój temat. Więc nadal wcale nie uważałbym, że DuckDuckGo Go jest jakąkolwiek szczególną alternatywą, bo tak jak mówię, wyniki, które są ci si pokazywane, nadal są zależne od Microsoftu, który jakby to nie było, zbiera jak na Ironie zbiera więcej danych jeszcze na temat swoich użytkowników niż nawet Google. Jest znacznie gorszy w tym aspekcie i znacznie gorszy również w aspekcie wyników, jakie tobie pokazuje, niż Google. Więc wydaje mi się, że szczerze mówiąc, to, czy korzystasz z DuckDuckGo, czy korzystasz z Google, jak dobrze pamiętam, to nawet niektóre wyniki z Google mogą się pojawiać w DuckDuckGo. Um, więc szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia. Um, jedyne, co, co robisz korzystając z DuckDuckGo, to w mojej opinii um, ograniczasz ilość wyników, jakie są tobie pokazywane, ograniczasz jakość tych wyników, po prostu, bo one są z reguły no, naprawdę słabe. Więc co możemy z tym zrobić? No, możemy korzystać z, z wyszukiwarek które mają własne indeksy. Tutaj jest nawet wytłuszczone na pierwszej stronie wyszukiwarki Quant, to jest taka francuska wyszukiwarka, która ma swoją własną, swój własny indeks, ma swój, swoją własną realnie wyszukiwarkę, bo mnóstwo tych takich alternatyw w rzeczywistości wysyła natychmiast te wyniki, wszystko co wpiszesz wysyła natychmiast albo do Microsoftu, albo do Google'a i potem zwraca ci z powrotem to, co od nich wyszło, tak? Więc tak naprawdę mimo, że te wyniki mogą nie być Personalizowane, szczególnie dla ciebie, to mogą nadal, znaczy nie mogą, tylko po prostu będą zawierać jak, jakiś tam element manipulacji i będą zawierać y, jakąś tam ilość, tych, y, 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 jakieś tam wewnątrz zawarte opinie, y, czy to Google'a, czy to Microsoftu na temat tego, co powinieneś widzieć, a czego nie powinieneś widzieć. Więc, a Kwant a tego nie robi. Kwant, jak dobrze pamiętam, tylko jakieś tam. No, trzeba polecam przeczytać dokładnie, jak się z czegokolwiek korzysta, politykę prywatności, tego terms of service i tak dalej. Ale w każdym razie, Kwant wydaje mi się, że jest jedną z naprawdę świetnych alternatyw, z których można korzystać tak naprawdę natychmiast. Można wejść po prostu w ustawienia twojej przeglądarki. I bardzo łatwo można zmienić tą przeglądarkę na yy, wyszukiwarkę. Można zmienić bardzo szybko na Kwont paroma kliknięciami. Ona często jest dostępna jako jedna z tych domyślnych. Yy, I Kwont ma tak naprawdę praktycznie wszystkie te, yy, praktycznie chyba wszystkie featurey, jakie mo można się spodziewać po takim Google'u, tak? Yy, masz różne kategorie, można nawet wyszukiwać muzykę. Chyba tego nie ma na Google'u. Jak dobrze pamiętam, to nie ma. No właśnie. Yy, mają nawet swoje mapy, które są naprawdę fajne. Jeżeli kiedy skończą wreszcie robić wersję na komórki, to może wreszcie będzie jakaś fajna alternatywa. Mi się tutaj nie ładuje, bo przez moje ustawienia przeglądarki, ale to mniejsza. W każdym razie to jest naprawdę świetna wyszukiwarka i jest realną alternatywą, bo tak jak mówię, nie wysyła wyników do żadnego Google'a, do żadnego Microsoftu, tylko ma własny silnik, który. Tworzy ich własne wyniki. A jeżeli komuś się nie podoba to, że na przykład korzystają z JavaScripta, bo korzystają, niektórzy takie rzeczy blokują, to mają Quant Lite, który jest pozbawiony niektórych funkcji, to znaczy nie ma, jak dobrze pamiętam, map i niektórych tam podpowiedzi. No, to jest znacznie prostszy interfejs, ale nie korzysta z JavaScripta, więc można nie bać się tak naprawdę o to, że w większości przypadków to tak naprawdę zablokuje w znacznej mierze. Tworzenie tego odcisku palca przeglądarki to o czym mówiłem w poprzednich filmach, czyli znacznie trudniej jest wtedy stworzyć model zachowania tej przeglądarki bez zablokowanym JavaScriptem, więc z tego również można korzystać, chociaż przyznaję, że. Ym, Wyniki, jakie serwuje Kwant są w pewnym stopniu gorsze niż wyniki z Google. Wydaje mi się, że na pewno znacznie lepsze niż Go, Ale na pewno gorsze niż Google. Natomiast pojawiła się niedawno nowa alternatywa, która jeszcze jest w becie, natomiast jest bardzo, bardzo dobra, czyli Brave Search. Wspominałem już o przeglądarce od firmy Brave, która jest absolutnie świetna. I ostatnio kupili taką inną, inną wyszukiwarkę kupili i zamienili ją w tym momencie na Brave Search. Tak jak mówiłem, ona jest w tym momencie jeszcze w becie, więc jeżeli coś się wyszukuje, to można tam. To pokażę tam w ustawieniach, ale w każdym razie ta wyszukiwarka ma naprawdę dobre wyniki. Wydaje mi się, że w niektórych sytuacjach również lepsze niż Google Search. Jak mi się załaduje, to korzystam z tego przez Tora. W ogóle jedna świetna rzecz: Brave Search ma domenę Onion, czyli można bez korzystania z Clearnetu. Można normalnie wpisać coś przez przestora i to normalnie przejdzie bez, bez wychodzenia nigdzie do żadnego klientu. O, i bardzo proszę, to co jest super w tym, to że jak wpisze się to takie coś w Linuxa, wpisze się Linuxa w Google'a, to on pokazuje te podpowiedzi. Te podpowiedzi są super, ja bardzo je lubię, one tam krótko wyjaśniają, co to jest. tak? I te podpowiedzi od Google'a zawierają zawsze praktycznie odnośnik do Wikipedii, bo one z tej Wikipedii są ściągane. A przy Brave Search jest zupełnie inna sytuacja, czyli są pokazywane, jest pokazywane wiele różnych źródeł, z których można w tym wypadku skorzystać. I no, tutaj można to tam rozwinąć, nie rozwinąć, ale w każdym razie to jest mała rzecz, ale jest, wydaje mi się, że dosyć ważna, bo ona sprawia, że za, nie uzależniasz się tak bardzo od jednego źródła informacji, jak w przypadku Google'a, tylko to od razu jest taki... Mm, takie, takie popchnięcie w kierunku weryfikowania tych informacji, które znajdujesz na takiej chociażby Wikipedii w różnych pozostałych źródłach. No nie wiem, mam tutaj Britannica, mam pewnie odniesienie do, 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 do repozytorium na GitHubie i tak dalej, i tak um, dalej. Więc to jest absolutnie świetne i Brave Search ma również mnóstwo feature'ów, których um, nie mają pozostałe e, przeglądarki i... Nie mają pozostałe wyszukiwarki, Nie wiem, czemu ciągle się mylę. Ktoś, tak, ktoś mi napisał w komentarzu, ktoś w komentarzu pod którymś filmem się pomylił i napisał, pomylił wyszukiwarkę z przeglądarką i od tamtego czasu z jakiegoś powodu mi się tak to wryło, że ciągle, ciągle to powtarzam, um, ale w każdym razie o, właśnie jest dark mode, więc będą e, zadowoleni nie, niektóre osoby, które bardzo zwracają na to uwagę z jakiegoś powodu, bo ostatnio wszystko musi być w dark modzie um, nie wiem, to, tam, ta moda została tutaj wdrożona na Google'u, chyba się nie da tego zrobić, jak dobrze pamiętam no, więc to jest kolejna rzecz <grym> jaką ma Brave um, ale w każdym razie te wyniki są naprawdę świetne i mają mnóstwo takich rzeczy, które są po prostu em, bardzo użyteczne z punktu widzenia użytkownika. Bardzo łatwo jest znaleźć. Em, no ja tutaj nie mam jakoś tam przestora i blokuję tutaj dostęp do adresu IP mojego, em, ale jeżeli na przykład, nie wiem, wpiszę. Em, no nie wiem, takie rzeczy jak chociażby pogoda takie rzeczy jak właśnie te podpowiedzi one wszystkie są tutaj bardzo dobrze poukładane i działają naprawdę tak jak wydaje mi się, że w niektórych przypadkach znacznie lepiej działają niż w takim chociażby Google'u jest tutaj mnóstwo takich Innych funkcji, które po prostu palcem wypróbować. Chociażby o, to jest rzecz, której, której mi bardzo brakowało zawsze, kiedy korzystałem jeszcze z Google'a. Można wyszukiwać obrazki po rozmiarach, tak żeby pojawiały się tylko te, te w dobrej rozdzielczości. No to jest super po prostu, nie? Jest mnóstwo takich rzeczy, które można tutaj zrobić, których nie można zrobić w tak naprawdę praktycznie żadnej innej wyszukiwarce. Chyba kłąt ma jeszcze wyszukiwanie Obrazków po, po, po rozmiarze. Ale tak, tak ogólnie, um, wydaje mi się, że mimo, że ta wyszukiwarka jest w becie, jest chyba najlepszą taką, um, najlepszym. Najlepszym zamiennikiem dla takiego Google'a, do którego przyzwyczajona jest tak mnóstwo osób i który ma tak naprawdę w dzisiejszych czasach monopol na informacje. Jest jeszcze jedna wyszukiwarka, o której zaraz powiem, można nawet stworzyć, no to teraz może zachęcę, stworzyć własną wyszukiwarkę. No, no to no, na koniec o tym powiem. Ale w każdym razie chciałem tutaj, zanim. Przejdę do kolejnej wyszukiwarki, już ostatniej dzisiaj. Chciałbym tak zwrócić uwagę, że... Wszyscy tak naprawdę chyba wiedzą, że Google cenzuruje wyniki. Wszyscy, wszyscy wiedzą, że Google, przynajmniej tak mi się wydaje, tak? że to jest ogólnodostępna wiedza, że Google pozycjonuje w różnych miejscach wyniki, które są dla niego wygodne i które są dla niego niewygodne. I podlega tym różnym naciskom właśnie ze względu na swoją monopolistyczną pozycję i próbuje wytworzyć sobie taki monopol na informacje w internecie. I zdaje się, że wszyscy są tego świadomi. Tak? I nie wiem, kiedy. Kiedy przychodzi jakieś państwo i mówi, okej, okay, chcemy teraz cenzurować informacje, będziemy cenzurować wiadomości, będziemy cenzurować książki, będziemy cenzurować gazety, tak? Albo będziemy chociażby sprawiać, że te, te informacje będą trudniejsze do zdobycia niż wcześniej, tak? To no, taka naturalna reakcja mi się wydaje w większości ludzi. To jest zdrowa reakcja, to jest przynajmniej tak mi się wydaje, że. Żeby być... Że, że to jest odrzucające, tak? Że no, ja bym nie chciał, żeby cenzurowano, żeby cenzurowano informacje. Taka naturalna reakcja buntu się budzi w ludziach, tak? Podczas gdy, kiedy robi to jakaś firma technologiczna, w tym przypadku Google, i wszyscy wiedzą, że to robi, tak mi się przynajmniej wydaje, tak? To jest łatwo dostępna wiedza. To zdaje się, że znaczna większość ludzi, tak? Ponad 90%, nie zdaj, nie, nie robi z tym zupełnie nic i po prostu to akceptuje. No tak, Google może cenzuruje informacje, może ma monopol na te informacje, albo przynajmniej próbuje sobie na te informacje wytworzyć monopol, może jest machiną stworzoną do manipulacji jak największą grupą ludzi, jak to tylko możliwe, ale no nadal będę z niego korzystać, no bo ma przyjemne wyniki. Nie wiem, wydaje mi się, że albo to jest do absurdalnych poziomów posunięte wygodnictwo. Nie wiem, z czego to dokładnie wynika, ale pokażę, jak prosto jest zmienić wyszukiwarkę, tak naprawdę. Bo no nie wiem, teraz jestem na, na torze akurat, tak? Wejdę sobie w moje preferencje, wejdę sobie w search, czy tam wyszukiwanie. Ja tutaj sobie usunąłem. Normalnie dostępny chyba był też. Bo tam mnóstwo wyszukiwarek chyba domyślnie jest w to, że Go, Na pewno jest też Google i wszystkie, ale w każdym razie zmiana tej wyszukiwarki to jest, no nie wiem, teraz sobie zmieniłem na inną, tak? To jest, to jest bardzo proste, tak? Mogę sobie wejść na, na, Brave, na Brave Search, chociażby. I dodać taką wyszukiwarkę, bo domyślnie jej tutaj nie można zmienić, tak? Więc co mogę zrobić? Mogę tutaj wejść i mogę albo kliknąć tutaj, dodaj wyszukiwarkę. Jest też w tych trzech kropeczkach w prawym górnym rogu, można sobie kliknąć i dodaj wyszukiwarkę. I to jest tak naprawdę tyle. I ona się tutaj pojawi, można ją zmienić. Ile to mi zajęło kliknięć? 4? 5? Coś takiego, nie? A. Efekty tego są monumentalne, bo wystarczy ile? 5 kliknięć, żeby uwolnić się od cenzury tak naprawdę, tak? A nie wiem, na tyle posunięte jest wygodnictwo w dzisiejszym społeczeństwie, że może ludzie nie są świadomi, że istnieje, że istnieją inne opcje, tak? Dlatego między innymi staram się zrobić ten film w tym momencie, ale y no nie wiem, może to jest do tego stopnia posunięte wygodnictwo, że nie chce się ludziom zrobić pięciu kliknięć, żeby uwolnić się tak naprawdę od cenzury. Co jeszcze chciałem pokazać, a jeżeli to komuś z jakiegoś niewiadomego powodu nie zadziała i nie wiem, z, jak, z jakichś nieznanych ludzkości powodów to, to, to nie będzie funkcjonować, co by było bardzo dziwne, ale spoko, to można wejść po prostu na, wejść sobie znaleźć ten, ten menu hamburgerowe, tak, te trzy kreseczki, addons albo ctrl shift a można kliknąć i wyszukać, można wyszukać brave można, i tutaj będzie na pewno wtyczka, bardzo proszę Brave Search i można po prostu ją sobie zainstalować ona zrobi te pięć kliknięć za ciebie. OK. Dosłownie ona nic nie ona nie robi zupełnie nic poza zrobieniem tych pięciu kliknięć za ciebie. To do tego jest ta cała wtyczka, ale jeżeli nie chcesz ich robić, to jest zbyt skomplikowane dla ciebie, to możesz tak zrobić. Chrome również ma takie wtyczki. Zainstalowanie tego to jest no nie wiem to wystarczy to kliknąć, tak? Ja tego nie chcę, bo ja to mam już z, z zrobione be, bez żadnych wtyczek, tak? Ale to wszystko jest bardzo, bardzo proste. A efekty ma absolutnie monumentalne. I efekty są takie, że można się po prostu wyrwać. Z monopolu, jaki Google ma na informacje. Na wszystkich przeglądarkach, które mają chromium, również na Brave, chociażby, czy nie wiem, no, wszystkie inne przeglądarki na, na chromium oparte, tak, czy tam na Blinku oparte, cokolwiek, um, można również sobie wyszukać taką um, albo wtyczkę, um, albo um, to, to akurat jest jakiś tam coś, to, co to zmienia wygląd tej wyszukiwarki. Um, no, bardzo proszę. Mm albo można po prostu wejść na search.brave.com i dokładnie tak samo. Tutaj chyba nie ma tego, że można kliknąć sobie prawym, ale bardzo proszę, można manage search engines i tutaj sobie, tutaj sobie można to dodać. Ja to już sobie dodałem, ale w każdym razie dodaj i tutaj można. URL z %s. Wow, to będzie trochę skomplikowane. Znaczy wpisać %s tutaj skopiować ten wynik i wkleić tu. I, I to jest wszystko, można jeszcze tutaj wkleić, nie? nazwać to dowolnie i można to sobie dodać do wyszukiwarki. Ja to już do przeglądarki można to sobie dodać. Ja to mam już dodane, więc nie będę tego robił, ale to również jest no, banalnie prosty proces, tak? Gdybym nie miał ustawionego Brave'a jako domyślną tutaj wyszukiwarkę, to wyświetlają się nawet instrukcje, jak to zrobić, tak K które krok po kroku cię przez to przeprowadzą. Chyba tutaj się wyświetliły w którymś momencie na filmie, nawet. Um, więc więc no to jest naprawdę bardzo proste, a daje mnóstwo dodatkowej no, wolności w internecie i um, pozwala się uwolnić od monopolu na informacje. Jest jeszcze jedna, można powiedzieć, wyszukiwarka, która jest zupełnie inna niż wszystkie, um, i tą wyszukiwarką jest SerX. A, albo serks, dowolnie, jak się ją nazywa. To jest wyszukiwarka, jest tak naprawdę meta wyszukiwarką. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy wpiszę coś w serksa, to on nie, nie zwróci mi wyników z serksa, tylko on popatrzy, jakie są wyniki w różnych innych wyszukiwarkach. Zbierze te wszystkie wyszukiwarki i wyświetli mi wszystkie wyniki. Yy, zaraz to pokażę, ale zademonstruję, jak to wygląda. Ale jeżeli yy, skontaktuję się z tymi wieloma wyszukiwarkami i jeżeli, nie wiem, na przykład któryś wynik się powtarza między różnymi wyszukiwarkami, no to on będzie wyżej. Jeżeli jest bardziej rzadki, to będzie niżej, i tak dalej. Więc w ten sposób on tak naprawdę yy, to, co, to, co, to, co robisz tutaj, tak? to, co. Yy, Cross-checkowanie informacji, tak, w różnych źródłach. On tak naprawdę robi to wszystko za ciebie i jest w tym naprawdę świetny. Można wejść sobie na serek z kropkami, a właśnie. Serks nie należy do nikogo. I to jest w tym super, że możesz sobie postawić serks, serksa na swoim serwerze, na swoim komputerze. Możesz sobie postawić takiego serksa, który będzie funkcjonował albo nie wiem, tylko dla ciebie, albo możesz go otworzyć i wszystkim innym udostępnić. Albo jeżeli nie chcesz stawiać własnego serwera, to możesz wejść na serks.me. I zobaczyć sobie publiczne, publiczne tam instancje Serksa. Tak, no i co my tutaj mamy? mamy? Mamy listę publicznie dostępnych stron. Są dostępne albo przez Clearneta, albo też są takie, które działają tylko i wyłącznie przez Tora. No i nie wiem, jeżeli wejdę sobie na, na, na którąś tam z nich, powiedzmy na nie wiem, serks.xyz, x, x, zobaczmy. I bardzo proszę. I teraz wejdę sobie w preferencje. Wyszukiwarki, i mogę sobie tutaj dowolnie wybrać, jakich wyszukiwarek chcę używać. Powiedzmy, że kliknę, że wszystkie. Ja na przykład bardzo nie lubię wyników z Reddit'a i przy okazji nie chcę, żeby widział je. Czy jest tutaj domyślnie włączony? O, nie ma. No to bardzo dobrze, to w tej instancji akurat nie ma Google'a w ogóle, ale w innej może być. Nie wiem, jestem na serks.info teraz. Wejdę sobie w to. I tutaj o, i tutaj jest na przykład chociażby Google, tutaj można go sobie włączyć i wyłączyć, tak. Ja mam, nie wiem, wyłączę sobie z Reddita w obrazkach, wyłączę sobie z, też z Reddita i Frinkiak, który jest jakąś wyszukiwarką tylko do, nie wiem, jakichś głupich obrazków z um, tych skreskówek, nie. Um, ale dobra, no w każdym razie wpiszę coś sobie w tą wyszukiwarkę, i ona teraz zbiera te wyniki. Z różnych wyszukiwarek i kompiluje ją w jedną stronę. I teraz, no i bardzo proszę, i wynik został mi wyświetlony, i teraz co tutaj się znajduje? Tutaj się znajdują um, podpisy, z których wyszukiwarek um, po pochodzi ten wynik. I w tym wypadku strona na Wikipedii została znaleziona, no oczywiście, przez, przez Wikipedię, ale też pojawiła się w DuckDuckGo, pojawiła się w innych wyszukiwarkach, tak? I więc ona znalazła się na górze. Niżej znalazła się linux.org, bo je, ona, ona została znaleziona przez Nawera i tak dalej. I to, to, to wszystko jest tutaj zbierane, i przez to te informacje są chyba najbardziej niezależne, jak tylko mogą być. Bo, tak jak mówię, zbiera się mnóstwo źródeł, i one od razu są sortowane i wymieniane między sobą. Tak, każdy tutaj praktycznie wynik jest. Pochodzi z różnych wyszukiwarek, więc to jest absolutnie super. Nie wydaje mi się, żeby to było świetne do codziennego użycia. Co, ja na co dzień bym używał brave serca ze względu albo jakiegoś kąta, ze względu na to, że em, to jest po prostu znacznie bardziej wygodne i znacznie bardziej dokładne. To znaczy, jeżeli czegoś szukam, to wyniki z brave'a są znacznie bardziej precyzyjne i są w stanie znacznie lepiej. Em, Patrząc na to, co ja tutaj wpisałem, są w stanie znacznie lepiej dobrać te wyniki, które tutaj są, tak? Są w stanie zrozumieć to, co wpisałem, znacznie lepiej, podczas gdy SERKS to jest taka, to jest taka wyszukiwarka do znalezienia szpilki w, stogi, w stogu siana, nie? To jest taka wyszukiwarka, która zbiera tak absurdalną ilość informacji, że no naprawdę ciężko jest cokolwiek przeoczyć, nie? Um, jeżeli szuka się czegoś, czego o nie mogę czegoś znaleźć w, w Braveie, o nie mogę tego znaleźć też w kłącie, um, czy gdziekolwiek indziej, tak? Um, no to wszedłbym sobie na takiego serksa. Jeżeli mam, nie wiem, 5 minut, żeby przegrzebać się przez te wszystkie wyniki, to wszedłbym po prostu tutaj i przeszedł przez to, bo tutaj te wyniki będą. Faktycznie niezależne będą faktycznie już skrosczekowane z różnych źródeł, um, i będzie ich po prostu tak dużo, że um, ciężko jest coś pominąć i no, ocenzurowanie czegoś jest praktycznie niemożliwe, tak? Bo jest tak mnóstwo tych wyszukiwarek, chyba nie wiem. Tak jak patrzę, no to co najmniej kilkadziesiąt, jeżeli nie sto, bo to są różne kategorie, tak? Można sobie wybrać, um, czy. Nie wiem, no można sobie wybrać mnóstwo tych różnych wyszukiwarek po, po, pod różne kategorie, więc um, i żeby było jasne, um, ustawienie takiego Serksa na jako swoją domyślną wyszukiwarkę um, jest równie proste co ustawienie, ustawienie Brave'a, czy Quanta, robić to dokładnie tak samo. Chyba są również do tego wtyczki i na Chromium, i na Firefoxa. Więc tak kończąc, um, to co najważniejsze, to już powiedziałem, e, czyli. Nie daj się monopolistom w tym momencie, tak? Ani Google'owi, ani Microsoftowi, bo to są machiny stworzone do manipulacji tobą. To są machiny, które są stworzone do wykorzystywania ciebie i uważam, że po prostu nie powinno się ich zasilać nadal. Powinniśmy yy, korzystać z innych rozwiązań. Które są, w stanie, które są w stanie nie manipulować swoimi wynikami, które działają zupełnie inaczej i nie działają ciągle przeciwko Tobie, bo kiedy korzystasz z takiego Google'a, to on nie działa dla Ciebie, tylko działa, stale stara się wymyślić, jak wywrzeć na Tobie jak największy wpływ. Jak yy, sprawić, żeby, yy, żebyś myślał, Taki sposób, w jaki Google chce, żebyś myślał, albo w jaki Microsoft chce, żebyś myślał, nie? Ym, I stale działa przeciwko tobie, ukrywając albo ym, zabierając niektóre wyniki, tak? Więc wydaje mi się, że no, nie powinniśmy na to pozwalać, tak? Tak jak podałem wcześniej przykład z państwem, które próbuje cenzurować jakieś informacje. Ym, Efekt, kiedy, korp kiedy korporacja próbuje cenzurować jakieś informacje, która ma jakiś, jakąś monopolistyczną pozycję, tak jak Google ma w tym momencie, efekt jest praktycznie taki sam. To znaczy, informacje nadal są cenzurowane, tak? I tak jak mówię, wybicie się z tego jest strasznie proste, więc polecam to po prostu zrobić. Mam nadzieję, że to będzie ostatni film o przeglądarkach, jaki zrobię w tym cyklu. Jeżeli nie pojawi się jakiś wyjątkowo interesujący komentarz, to, to, to przejdę na jakiś inny temat, najprawdopodobniej telefonów, bo to jest również ciekawa kwestia. Więc jeżeli chcesz się chociażby dowiedzieć, czy Twój telefon Cię podsłuchuje, to, no, to zapraszam do, do śledzenia tego kanału. No, na 300 subskrypcji będzie niespodzianka. Um, no, cześć.